Śnięte ryby przy granicy z Polską. Pracownicy Wód Polskich w Liwicach w czasie rejsu po Odrze zauważyli kilkadziesiąt nieżywych zwierząt, które napływały bezpośrednio z terenu Czech. Źródło śniętych ryb na pewno nie znajduje się w naszym kraju. Stawiamy zapory i wyławiamy wszystkie śnięte ryby, które spływają odrą od strony czeskiej, poinformował wojewoda Śląski. Zapory stawiają także Czesi. W działania na odrze zostało zaangażowanych około 100 osób. Do popołudnia wyłowionych zostało 200 kg ryb. Polskie służby prowadzą badania wodę. Wiadomo, że podstawowe parametry po stronie polskiej nie odbiegają od norm. Na swoim Twitterze informację na temat martwych ryb w odrze umieściła minister klimatu Anna Moskwa. Na miejsce udały się czeskie służby w celu poboru próbek. W środę przed południem pracownicy wód polskich w czasie rejsu po odrze na wysokości wodowskazu oraz starego mostu drogowego w chałupkach spostrzegli na wodach granicznych z Republiką Czeską napływające śnięte ryby. Wody polskie poinformowały w komunikacie, że w sprawie kilkudziesięciu ryb różnych gatunków i różnej wielkości powiadomiono szereg urzędów. Interweniowano także w Czechach w sprawie weryfikacji źródła zdarzenia oraz podjęcia właściwych działań.